Profilaktyka logopedyczna. Na czym polega profilaktyka logopedyczna? Profilaktyka logopedyczna polega na przygotowaniu niemowlęcego aparatu artykulacyjnego do podjęcia funkcji mowy. Obejmuje ona czas od urodzenia do pierwszego roku życia dziecka. Polega na ćwiczeniach biernych, czyli masowaniu, głaskaniu narządów artykulacyjnych dziecka. I tutaj tylko rodzic wykonuje pewne czynności przy aparacie artykulacyjnym dziecka. Drugie z ćwiczeń, które można zastosować, są to ćwiczenia wspomagane, kiedy rodzic, kierując ruchem języka, warg, podaje różne dźwięki i wspomaga w ten sposób rozwój mowy dziecka. Trzeci z ćwiczeń są to ćwiczenia już samodzielne, czynne, kiedy dziecko jest w stanie samodzielnie panować nad ruchami języczka, warg, samodzielnie wykonywać ćwiczenia. Jeżeli chodzi o profilaktykę logopedyczną, to zwracamy tutaj również uwagę na to, aby był prawidłowy tor oddechowy, aby nie było oddychania nawykowego przez usta, odpowiednie ułożenie dziecka przy karmieniu, jak również odpowiednie układanie dziecka do snu. W profilaktyce logopedycznej również stosujemy stymulację rozwoju językowego dziecka, która polega na rozmawianiu z dzieckiem, opowiadaniu mu, czytaniu, zabawach i rozmowach z dzieckiem. Kiedy profilaktyka logopedyczna jest koniecznością? Profilaktyka logopedyczna jest koniecznością wtedy, kiedy mamy z dziećmi do czynienia z dziećmi urodzonymi przedwcześnie, z dziećmi urodzonymi przez cesarskie cięcie, dzieci, które zostały urodzone porodem kleszczowym, w momencie, kiedy mamy też do czynienia z obciążonym wywiadem okołoporodowym i też wtedy, kiedy występują pewne nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów artykulacyjnych mowy. Wówczas należy zgłosić się do logopedy, aby zapobiec pewnym nieprawidłowościom, które mogą na tym etapie powstać w rozwoju mowy dziecka. W jaki sposób dziecko może gimnastykować narządy mowy? Możemy gimnastykować narządy mowy dziecka na wiele sposobów. Jednym z najprostszych sposobów jest dostarczanie odpowiednich pokarmów do odgryzania i żucia. Staramy się tak wzbogacać dietę dziecka, aby były w niej rzeczy też twarde, takie, które można pogryźć. Oczywiście zwracamy tutaj uwagę na zamknięte usta podczas każdego spożywania posiłków i każdego jedzenia. Również bardzo fajne ćwiczenia do wykorzystania w domu polegają na przykład na wylizywaniu z talerzyka ulubionych produktów, na posmarowaniu ust czy warg czymś ulubionym, słodkim i wylizywaniu przez dziecka. Również wspaniałymi zabawami są wszystkie zabawy polegające na dmuchaniu, puszczaniu baniek, ziewaniu, chuchaniu na rączki, jak również możemy moment toalety wykorzystać, kiedy myjemy z dzieckiem ząbki. Wówczas możemy pobawić się w mycie języczkiem ząbków, czyszczenie podniebienia, czyszczenie warg i ćwiczenie ust.